Witajcie w Minutkach na lądzie. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony nowej premce radzieckiej 6 tieru, czyli obiekt 244. Jakby ktoś nie wiedział, to był pierwszy, w cudzysłowie pierwszy i z trzeci. Na szczęście nie wszedł do produkcji masowej i możemy się cieszyć ISem trzecim, takiego jakiego znamy, czy jakiego większość z Was zna w tej grze. Co można powiedzieć o tym pojeździe? Generalnie, jeżeli chodzi o sytuację prawdziwej jednostki, tak, została zbudowana, jeździła, przychodziła testy, na testach się skończyło. Testowano tutaj nowe działo. Tak naprawdę to działo, które widzicie, to jest kaliber 85 mm. Znane z ISów pierwszych niż bardziej z T-34-85. Dlaczego? Dlatego, że to działo jest troszeczkę dłuższe. W związku z tym można było stosować pociski w cudzysłowie dłuższe, z większym ładunkiem brochowym. Dzięki temu była większa siła przebicia, większy zasięg i większa prędkość wylotowa. Jeżeli chodzi, dlaczego mówię o ISie? Dlatego, że jak widzicie kadłub, z wyjątkiem układu jezdnego oczywiście, i wieża, to jest dokładnie to samo, co mamy w ISie pierwszym. Jeżeli chodzi o opancerzenie, zaraz pokażę Wam porównanie tego pojazdu, więc na pierwszy rzut oka, ja go zobaczyłem, to było tak, IS na 6 tierze. Mieliśmy podobny przypadek, czy mamy podobny przypadek z KW-220, gdzie tak naprawdę, tam co prawda tylko kadłub, ale kadłub z poziomu 6 wylądował na poziomie 5, dzięki czemu KW-220 jest czołgiem ciężkim do przebicia, jeżeli nie wiemy gdzie celować, a celujemy w wieżę, pamiętajcie. Natomiast jeżeli chodzi o ten pojazd, takie proste porównanie, tutaj z dwoma pozostałymi maszynami, jedna na swoim tierze, czyli KW-85, ze względu na to samo działo i druga z ISem zwykłym, który ma dokładnie to samo działo. I żeby było ciekawiej, tą samą wieżę. Różnica w sile ognia, jeżeli chodzi o KW-85 i IS pierwszy, to są poniżej tego obiektu 244. Tak jak widzicie porównanie, jeżeli chodzi o uszkodzenia na strzał, średnią penetrację, to jest dokładnie to samo, co ma IS z tym samym działem, nic nowego. Jedyna różnica jest na szybkostrzelności. Obiekt 244 strzela szybciej, czyli więcej pocisków jesteśmy w stanie wystrzelić w kierunku przeciwnika niż w pojeździe o tier wyższym, czyli ISO. Jeżeli chodzi o czas przeładowania, on jest zbliżony do KW-85, lepszy niż wicie. Prędkość obrotu działa niestety jest najgorsza z całej trójki. Tak samo, może nie tyle najgorsza, ale pośrednio, jeżeli chodzi o elewację działa. Jest to minus 15, plus 15 stopni. No i ma troszeczkę lepiej. Jeżeli chodzi o opuszczanie, to jest 2 stopnie mniej. Jeżeli chodzi o podniesienie, to jest aż 10 stopni w górę. Czym wygrywa ten pojazd? Przede wszystkim też czasem celowania. To jest poniżej 2 sekund. Rozrzut na 100 metrów to jest tylko 0,32. 32 setne metra na 100 metrów, więc całkiem. Można tym strzelać. Nie powiem, że można snajpić, bo to jest jednak krótkie działo. Natomiast średnie uszkodzenie na minutę to jest 2295 punktów na minutę. Dlaczego? Między innymi przez tą szybkostrzelność. Pancerz kadłuba, tak jak wspomniałem, to jest IS. Czyli mam 120 front, 100 bok, 60 tył. A jeżeli chodzi o wieżę, to mam 100 front, 90 bok i 90 tył. W porównaniu do ISA plus 10 mm na bord. Nic więcej, nic mniej. Teoretycznie jest szybszy, jeżeli chodzi o jego mobilność. Ma troszeczkę większą prędkość maksymalną w przód, to samo
odpornie do drugich pozostałych pojazdów, czyli K85 i IS, to jest tylko 14 km wstecz. Co z tego wynika? Tak naprawdę pojazd bardziej kolekcjonerski, bardziej do szkolenia załogi, czteroosobowej zakładam, zaznaczam, czyli w linii do ISA 4, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z tym taką załogę możemy sobie wrzucić, szkolić i iść dalej w drzewku. Czy jest lepsze od KW85? Jest lepsze. Czy się nim lepiej gra? To jest czysto subiektywna ocena. Z tego co pamiętam, mi trochę lepiej się grało KW. I dlatego też stawiam na ten pojazd, chociaż, tak jak mówię, pierwszą linię, jaką robię z radzieckich czołgów, to była linia do ISA 7. No wtedy jedyna linia tak naprawdę. Większość szóstych tierów to troszeczkę inny pojazd. Brały udział w bitwach. Stare dzieje. Natomiast jak matchmaking tego pojazdu, to jest plus 2, minus 2. Niestety z nastawieniem bardziej na plus 2 niż na minus 2. Często, gęsto pojawiają się bitwy jednotierowe. Rzadziej jesteśmy na topce w bitwach dwutierowych, czyli to minus 2. Najczęściej jesteśmy planktonem w bitwach plus 2. Punkty tierowe. Częściej widzimy ósemki niż pojazdy chociażby piątego tieru. Ma to swoje plusy i minusy, jak to już mówię. Plusy dodatnie plusujemy. Pojazd ma 880 punktów HP. Bardzo często mi jako takiego bardzo przeciętnego graczowi zdarzają się, ale wychodzą wyniki rzędu 1200-1300. Nie jest to rewelacyjny wynik, nie jest to jakiś tam bardzo słaby wynik. Jak na średni pojazd, średnie wyniki, dla średniego gracza w zupełności wystarczą. Tak jak widzicie, większość z was i tak gra na pociskach specjalnych, lądowych, tak zwanych zwałów. Ja częściej używam pocisków standardowych niż premium. Kwestia przyzwyczajenia, nic więcej. Chcecie grać na co nie chcecie grać na co nie nikogo do niczego nie wymusza. Chcecie kupić pojazd, kupujecie, nie chcecie, nie kupujecie. Decydujecie portfelem. Od razu zaznaczam, nie jest to pojazd, który polecam każdemu. I nie jest to pojazd dla każdego. Dosyć specyficzny, no jak na czołg ciężki. Na twierdzę się zupełnie nie nadaje na potyczki 6 tieru również. Mamy lepszy sprzęt. Chociażby w postaci T-34-85 M Czurdego. Tak zasłonimy. Bo co inaczej. Jak widać, rozrzutnik kartofli, standardowy ruski czołg. Potem biegał od standardów pojazdów radzieckich. Zdarzają mu się kalafiory, zdarzają mu się z drugiej strony o dziwo bardzo celne strzały. Jeżeli chodzi natomiast o samą rozgrywkę, nie jest to tak jak mówię, pojazd celny. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, pojazd ten jest dosyć specyficzny. Potrafi dużo odbić. Parę tysiąca własnego. Nie jest to jakiś tam rewelacyjny wynik, ale też nie jest najgorszy. Jeżeli chodzi o strzały, to co jest w stanie praktycznie wieżę odbić. Działo. Chciałoby się być lepsze.
chciałoby się mieć lepsze, ale mamy to, co mamy. Musimy walczyć z tym, co mamy. Tyle. Czy bym coś zmienił w tym pojeździe? Na pewno nie działo. Chociażby na jakieś niemieckie, bardzo fajne, celne. I tyle. Tak jest. Pojazd jest na swój poziom. Chciałbyś mieć też jeszcze jakąś komunikację, ale nie możemy wszystkiego o takim wspomnieć. Czasem się zdarzają właśnie takie strzały. Zresztą kto nie strzelał z kawu, dwójki w ruchu, chyba większość z nas, gdzie też takie strzały wchodziły idealnie przeciwnika. Raczej nie zdążyło już dojechać do konkurencji. Trochę ponad swój limit HP, tak jak widać, coś się udało odbić, chyba tylko jeden strzał z AMX-a 12T w tym przypadku. Jeżeli chodzi o zarobki, no to zaraz na podsumowaniu będzie to widać. Trzecia klasa, nie jest to jakiś tam rewelacyjny wynik, jeżeli chodzi o zarobki same. Tak, to po zadaniu 900, właściwie 1100 punktów HP, zarobek na poziomie 28 tysięcy, znaczy 100. Tutaj nie doliczam rezerw, nie doliczam expa dodatkowego, który się dostaje, czy za prowadzenie klasy premium, czy za jakieś dodatkowe misje. To jest zupełnie podstawowy, zupełnie przyzwoity czołg, średni, czołg ciężki na średnim poziomie. Nie jest OP, nie jest też czołgiem, który by jakoś tam nie domagał. Który by nie domagał w bitwach. Tak jak wspomniałem, czy warto zakupu? No, każdy oceni sam swoim portfelem. Mi się nim fajnie gra, fajnie się szkoli załogę z ISA 4, czyli w linii, z linii ISA 4. I tyle. Na ten temat można powiedzieć. Jeżeli chcecie, zapraszam Was na kolejny odcinek, który się pojawi niedługo, w serii minutek, czy na morzu, czy na lądzie, czy w powietrzu, bo również taka seria już, że tak powiem, jest w produkcji. Jeżeli chodzi o World of Tanks, mam nadzieję, że już niedługo będzie wspólnie z innymi CCK-ami pokazać Wam czołgi dwudziałowe. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć, czołgiem.